Rozkład masz, nie? Nie, no ja jeszcze zacznę zaraz nabijać się kasowo. Ty, cen nie ma w ogóle, nie? Maju, masz legitymację? Ja bym chciał normalny do Warszawy. Normalny do Warszawy. 7,50. Od ilu są? 7,50. A kasę fiskalną pan ma? Niestety nie mam. Nie, on jest na małym, on jest na małym ZUS-ie, to jeszcze tak. Właśnie, właśnie. Ja chciałem blikiem zapłacić, można? Można, wszystko. Albo nie, tym. A na zeszyt można pana? Bitcoin. U mnie tylko na zeszyt i preferuję gotówkę, powiem szczerze. Przemo, proszę out, to może dać tak na górze jeszcze, tam wiesz, jak w autobusach, nie? No, pewnie. Żeby policja widziała. Tak. Mogłeś mówić, że ma być jak w autobusie. Jeszcze dalej. Mogłeś mówić, że ma być jak w autobusie. To mu z 10 kilo wszytył, żeby brzuch trochę złapać. I założył te takie pantofelki ze ściętym czubem. I krótką koszulkę z kołnierzykiem. Żeby brzuch delikatnie wystał z podpolówki, nie? A na następny rok chcę zrobić tabliczkę z nazwą miejscowości. Jak w busie. O, jedziemy. Dobry pomysł. Trzeba brać miejsce. Brak miejsca. No co, podjeżdżamy, dajemy skarby, dajemy banerki. Chwilę sobie rozmawiamy. Robimy live'a. I ty sobie tam rozmawiasz z klubem, a my idziemy z Pawłem nagrywać zawodnika. Okay. I statą, którą mam. Scena już na live'a? No tak jak ostatnio, kilka pytań, ale tyle. Krótko. Kto prowadzi? Ty. Kazio? Przemek, ty? Nie, no ty prowadzi. Tylko ja jestem. No, okay. Ty i dwóch gości. Czy każdy ma kanapki zrobione, żebym cię nie musiał jedną swoją dzielić? Oczywiście. Ja coś tam kupiłem, takie wiesz, takie 7 days. O, masz. Jedzie z nami też moja przytulanka, z którą będę spał. Piotrek, przepraszam bardzo. Fajnie. Tak? Zatrzymać to? A co, oni w kupnych co od nas, czy co? Brama. Brama, jak na weselu. Brama. Zapytajcie się, o co chodzi, bo nie wiem, czy gasić furmankę? No nie. Cześć panowie. Hello! A brama to co, na kupne? Tak, tak. Nie otwiera się jeszcze. Zaraz będzie. Kierownik pojechał. Cześć. Mistrz, że to pojechał gdzieś tam jakiś ulicy. Zadzwróci, ale... Tu jest tak jakby luksusowo. Podoba mi się. Europa. No, dwa razy dziennie, rano, nie ma treningu. Może o 6 trenowali. A, no tak, przecież już kiedy ty spałeś? Zanim słońce wstanie, nie? To tak. Ale do środka. Jak w Chorwacji. Tu jest jeszcze chwila takiego, ten i tu mamy gracza tego. Ale wiecie tak, w pamięci mam to, jak wyglądało to wcześniej. No, teraz nie można uwierzyć. No, oni jeszcze doczekają. Trochę mam zamówiony szafek i tak dalej, więc jeszcze do realizacji. Każdy detal. Prost, tu siła. Tu się patrz. Takie, tak dalej, mam kupać. Tu się patrz, tak jest. Okay, dobra, już wiem, o co chodzi, wiem co się. Musisz podłączyć to tak na klik. Ja nie podłączę tego. Nie? Po co nie ten telefon? Aha. No to z ręki będziesz mógł zrobić. Zrobię z ręki. Chyba, że moim zrobimy. Dziękujemy za wizytę, jeszcze... było bardzo sympatycznie. Dzięki serdecznie. Odkaczamy. Zapraszamy na mecze ligowe. Byłeś w budynku klubowym, nie? No. A widziałeś tam takie miejsce zaraz przy wejściu po lewej stronie. Jak pokażesz, skręcisz w prawo, to po lewej stronie. Nie. Taka wnęka. No. A wiesz co to jest? Nie. Wnęka na szafę. Wnęka na szafę. 0% wszystkich widać. Tak? Teraz. Na zdrowo! Jedziemy bawić się! Jak to było? Na prawo las, na lewo las, a dzieciom chce się siusiu. Ale kierowca nie chce stać, więc róbmy do autobusu. Przez
wyrównali dzisiaj dla nas. Dobra. Czołem, panowie. Czołem. O, tu widzę, kurna, do gry od razu, kurde. A jak? Jezu, przecież dalej siedzieliście, kurna, no. Trzeba nie było wcześniej? Nie, szatni nie było. Sorry. Nie no, patrz teraz, wiesz, ma na fajny komfort. Fajnie. To na ścianę zrobimy może, co? Będzie ciężko widać, ale... No to dawajcie na ścianę. Raz zdało się, żeby było... A kto musiał? Paweł. O czemu? Paweł, staj tu na chwilę, co? I co, tu jest woda? No, staj. A wyjdź. Stanę. Skoro dziwnie, nie wiem, zaryzykuję. No by nie było, tak? No przecież jak ja bym... No bym cię zabił, człowieku. Ty, no ja lubię odważnych, ale nie idiotów. Czasami jak na zimny prysznic, to się przyda. Próbuj, próbuj. Ajajaj. Próbuj, próbuj. Twoją twarz widać? O, tak. Dobra. Przełóż stronę. Panie prezesie, dziękujemy za wizytę i zapraszamy oczywiście do Biskupca na najładniejszy stadion w województwie. Przyjemnością. Powodzenia. Dziękuję serdecznie. Raz tak? Ja już wiem, po co piątka zbyt. Raz tak? Dobra, jedzie, jedzie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Tak, dojeżdżamy do Mrągowa. Bardzo się cieszymy. Co to jest ten Gameboy? Ty masz to na tym Gameboyu, tak? Gimbalu. Nie, jest, nie jestem się. Musie. Paweł tak się zaśmiał, że aż mu się brzuch zacząć. No przypomniało mi się, że też nie chodził. W Mrągowie jest zawsze gościnnie, nie? Tak, gościnny Mrągowo. Przemek Witkowski, miał taki, jak gości, to nie. Kto miał taki gości. Jakiś hashtag? Gościnny, nie, gościnny Mrągowo. 15 tam... meczy, 14 bramek. Transfer do Wisły krakowskiej Wisły. Andrzej ci zobacz. Andrzej Biedrzycki. Ty z Igorkiem byłeś na testach. Mistrz świata. Ależ to był zbieg okoliczności, nie? Z Igorem byłem z Siepą, byłem ze Strzelcem, byłem z Piotrkiem Głowackim, byłem z Tombą, byłem z Kosiorem, byłem z Osmanem, byłem z Jarzą. I wzięli największego ortopeda. Wzięli największego ortopeda. Ty, ale to ta runda, to na tej rundzie to jeszcze 4 lata jechałeś. Nie, no ja jadę do niej, na niej do dzisiaj. Poduszki bezpieczeństwa zadziałały, katapulta nie zadziałała, także żyjemy. Dzień dobry. Na górę, na górę, na górę. Dzień dobry. Cześć, ciało. Dzień dobry. Jest ekipa. Jest i gość specjalny. To ty do filmiku idziesz, tak? Nie, no dziękuję. Przemek Witkowski, to są tak. No ale k***cie mu się zajęknął. Płynnie, płynnie. Jak on potrafi? Bo to było, jak on miał, jak on miał. Ujęcie przez palce. Teraz. Daj na linię, gdzie przyjdzie czas. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Mrągowie. O, jest i pan Przemek, znam, lubię, oglądam. Cześć, witam. Pozdrawiam, miło poznać. Fan, pierwszy jest. Fan naszego programu, oficjalnie się przyznaję. Tak jest. Kursy obsługi gimbala. Zaraz, poczekaj, zaraz. Może tu trzeba było naładować. Ale ja racie to. Ale faktycznie 20 minut macie tylko, no, tak? Równe 20 minut. Równe 20 minut. Dobry. Dzień dobry. Do środka idziemy? Ja nie mogę pan, no to zapraszamy. Pan nie powinien się tego prowadzić, bo to jej gospodarz. Rysik, jeden. Zawodnik. O, tego pana znam!
No i prawo Pascala. Jeden stały fragment opanowany. Strefa out. Dziękujemy do Żuczka, niech podpatruje jak się rozumiem. To jest trener Concordii Elbląg, Krzysztof Magiński. Stosował takie rozwiązania out na obrażonego. Model normalny. O, i ten uśmiech właśnie wykorzystany w nagraniu. Tak jest. Ale dobra, tak jedno jeszcze. Nie, no weź. No weź! O, co? Okej. No białej piski jest na stadionie. Okej. Czwarta liga. No właśnie, pytanie, to czy za rok też? Za rok to będziemy liczyć szable. To jednak wahacz. Poszedł tam wahacz. Mówiłem ci, czyli to nie jak w killerze pompa, paliwowa pompa, wahacz. A propos, to można by było. Na szczęście mamy super partnera logistycznego, który zaraz załatwi na pewno drugiego kampera. I teraz zobaczycie nowego kampera. Dzień dobry, starszy aspirant. Ale ja widziałem, bo kto mi zabrał telefon? Emil. No, Emil. To moja wina, słuchaj, to moja szali, wina. Pan, na żywo przyznaję lecę, się, to? Tak, proszę bardzo, słuchaj, oddaję. Ale wiesz co, ja lubię, jak się ludzie przyznają. No przyznaję się. Ale grają, Majek. Znaczy jak wygrywamy, to wychodzimy, tak? Bo już... Czy dla nas to jest weekend, czy nie? Czy tydzień? A co jest? No, chciałem tatara, ale jest tylko w weekend. No. Proszę bardzo, sękacze, samolubki. Pamiętam jak mama mi kiedyś załatwiała. Dobra, ty może muszę trochę odlać, bo... Pepe, wstawaj, jedziemy dalej, wstawaj. Weź, chłopie. Wstawaj, jedziemy. Kawa i śniadanie. Kawa zrobiona, wstawaj. Śniadanie jedzie. Dobra, to już idę. Chodź. Gdzie? O, zobacz. Warto było się pochwalić, czy nie, co? Nie, tam jest okej. Tak? Tak, tam jest okej. Niech zostanie tam. Super, my tam zaraz pójdziemy, tylko zaraz tu rozstawimy. Tak, ale ten co nas wozi to też lubi piłkę, no. I to jest ważne, nie? Nie no, przecież no mistrzostwo świata, jeszcze no. Kolory. No tak mówię, to dobraliśmy, wiesz ci kurczę suwalaki, bo to suwałkę zamówiłem, wiesz. Dobra, generalnie z racji tego, nie, że to jest wrażenie, jeden z odcinków programu Piłka w aucie. A w naszym programie mamy zawsze test, więc robimy test. Przemek o tym nie wie, to będzie test dla prowadzącego, dla Przemka, więc rozstawiamy tol. Zaraz będziemy go testować. Pomyślałem o żużlu w kawie. Czarna zolecka. Czarna zolecka. Nie była jeszcze dzisiaj pita. Znaczy ja już wypiłem. Aha, czyli jakby wszystko dzieje się za moimi plecami, tak? Czyli no jak spałeś, no to wiesz. Ja cenię sobie komfort. Obok tak twojego łóżka siedziało wszystko. Słuchaj, obok mojego łóżka tyle rzeczy siedziało. Ale to... Wysiadasz po meczu zwycięskim z autogaru. Kajaczek, łódeczka.
I dalej nie muszę kończyć chyba. Co się rymuje? Kajaczek, łódeczka. I mokra. No, tutaj można podyskutować co. Panie Przemku? No? Ciężko pracuje pan Przemysław, jak widać, od samego rana. O 5 stał, najwcześniej z nas. Już mam wrażenie, że nie zdążę nic. Ale mamy dla ciebie niespodziankę. Wiem, że masz dużo tematów do zrobienia, ale jak piłka w aucie, to musi być test. Więc mamy dla ciebie test, robisz kamperem. Przez długość boiska. 5 pytań. No zasady znasz, bo sami odpowiadasz. Teraz wychodzisz w automat i lecimy. No tak, właśnie. Automacik i lecimy. Z żużlem? Połków nie rozstawialiśmy, żebyś miał trudnie, to na kopturki musisz patrzeć, nie? Dobra. Połówki masz tylko na mecie i na starcie. Ja mam taki wzrok, że widzę rzeczy, na których nie ma. To. Czyli a? Co? Chodzi o pieniądze. To już sobie, Paju, dopisz, co tam chcesz. Będzie ja tu bym siedział obok. Nie będę musiał do ciebie dzwonić, bo będziesz tam. Jok. No a Piotrek, zamiataj trochę szybciej, bo ja nie mam czasu, jest rozkład jazdy, a o 9 muszę być w Giżycku. Paju, jak w Formule 1. Piotrek, z całym szacunkiem, ale one są ładniejsze. Tomisz za 17 lat wróci do pierwszej ligi, a Paju mi dalej będzie wypominał, że jak w Gołdapi był w kamperze, spał to z Mars. 3, 2, 1, start. Wymień 3 auta, które pojawiły się w programie Piłka w aucie. BMW 7, BMW X4 i Peugeot 500. Jedziesz! Do jakiego etapu w wojewódzkim pokaże Polski 18-19 doszła drużyna LKS Różnowo? Do półfinału. Jedziesz! Ile miejsc noclegowych ma kamper, który właśnie prowadzisz, możesz pomylić się o 2? 5! Jedziesz! Wymień przynajmniej jedną drużynę, która awansowała do formy czwartej ligi w ostatnim sezonie. Romain Tagoda. Jedziesz! Wymień 2 kluby, w których grałeś, które mają w nazwie U z kreską. Sokół Ostróda i LKS Różnowo. Jedziesz! Brawo! Mamy to! Mamy to! Czas, start, dobra, 53 sekundy. No to powiem ci... Jak dla kamperka? Myślę, że tylko 10 sekund? Za rok przyjdziemy jeszcze raz i poprawimy, nie? Za rok przyjedziemy ciągnikiem. Mamy to, 53 sekundy. I odjąć 17 za temperaturę niską w nocy, Paju. Myślę, że każdy szybciej biegnie niż jedzie auto. Ale zobacz, co się wydarzyło. Zobacz. Tomasz Golob z Gołdapi. Miałem tylko jak ślizgi robił. Pierwszy raz taki sprint. Zrobiłem chyba na Pucharze Wielgusa w 2002. Tak mnie coś w kolanku. Ale zobacz, jakie ślady są. Piękne ślady. Panie Przemysławie, gratulacje, bardzo dobry czas. 53 sekundy. Dzisiaj ja zamieniłem się w prowadzącego. A, to nie a nasz prowadzący z handicapem jakieś sekundy. Nasz prowadzący nie był testowany. Zawsze na koniec odcinka gość dawał nam prezent. Ty możesz nam dać na przykład te zwichrowane opony. Największym prezentem jest to, że ja tu jestem z wami, nie? Że mogłem uczestniczyć w tym jakże wiekopojnym wydarzeniu. Dziękujemy jeszcze raz. I jedziemy dalej! Giżycko! Panie kierowca, jak pan ocenia trasę? Trasę szybkiego ruchu. W skali szkolnej dałbym 2 na szynach. I to nie wiem, czy to nie jest nadużycie jeszcze. To jest zaznaczone, tak jak Piotrek mówił, że bez opłat chcieliśmy wyjść. Oszczędzić trochę, nie? To nie wiem, czy ta jakby ocena nie jest spowodowana tym, że mama naszego jakby tutaj nawigatora robiła ostatnio ciasto na spotkanie klasowe, także zawyżyłem tę ocenę do 2. No ale co, z drugiej strony wiesz, ruchu nie ma, sobie spokojnie jedziemy swoim tempem, nikt nam nie przeszkadza, tak? To jest taki sklep spożywczy. Delikatesy u Teresy. Dokładnie, a za delikatesami u Teresy na tamtym osiedlu mieszka wspomniany pan Marek Radzewicz. Też widać.
No już jest, są plany. Urobić. Ciasteczka tam? No. Czy tutaj? Idziemy. O, już, prezenty, już, od razu. Cześć. Kawka, herbatkę tam szybko, bo może coś słodkiego zjeść? No, zjemy. Zdarzajcie tak na szybko. Szósta stacja, Giżycko. No proszę bardzo. Trofeum. Musimy zebrać materiał, o, to już tak. To ja mogę dać swoją popisówkę. No, no to dawaj. Zapraszamy no, tutaj wszystkich tutaj na nasze mecze i dziękujemy jeszcze dla związku, że po prostu reklamuje ten nasz Forbet czwartą ligę i tutaj akurat dzisiaj Giżycko i GKS Mamry. Powodzenia. Dojeżdżamy na jeden z najpiękniejszych stadionów w naszym województwie, czyli do Kętrzyna. Ole, ekipa. Wiceprzewodniczący. Dzień dobry. Możesz rozstaw się na ten. Tak, ja wyjmę od razu skarby. To idą na chwilę? Nie, bo ja słuchajcie, bo ja muszę jechać do Warszawy. Tak, mało się powiedzieć o skarby. Paweł za tobą poleci. Tak? Tak jest. No bo to chowajcie się. 3, 4. Kętrzyńskie pierniczki, pierniczki. Kętrzyń jest znany z majonezów, ale pierniczki też mają przepychota. Kategoria wielkiej osobowości, Marek Myśliciel. Welcome in good, good city. City. Najważniejsze, że w dobrym mieście karzeł, wiesz co jest? Śliwki. Krówki! Nie, to co, o czym marzysz od rana? Kawa. O. Kawecki? Kawecki, najlepszy kierownik kielecki. No niestety, no nie ja kładłem ten asfalt, może patrzcie, zobacz ile kwiatów masz na pobytanie. O, maskotka jest już gotowa, widzisz? To jest klub. Hello, hello, hello. Witamy w dobrym mieście. Ła, to to jest? Jelonek. Jakaś zwierzyna. Prezencie. Dormitki jelonek. Cześć. Siema. Przytul się trochę chyba, nie? Jak w familiadzie. Karzeł. Cześć. No też się przytulisz do mnie. Do ciebie. Pan tu chyba był. Byłem niedawno. Bardzo mnie się podobało. Tylko już mnie nie zaprosili drugi raz, a liczyłem, nie ukryłem. Na technika czy do Toporku Miasta? Nie, do trójki sędziowskiej, żebym tym technicznym był jeszcze. Bo podobało, szczególnie też rzucanie monetą. Bo ja z pieniędzmi to na tak, nie? Na tak. Proszę o dole. Maciek jest jedynym trenerem w województwie, który potrzebuje do treningu drużyny seniorskiej 16 bramek. Zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Widzicie bramki w dobrym mieście? Tak. Tyle stracił tylko w tym sezonie. Może to jest jakiś klucz. Ale dwie płyty do trenowania. Boże, jak oni ustawiamy. Potem wychodzą na boisko, nie wiedzą, do której mają strzelać, bo tu porozstawiane w każdym kącie boiska, wiesz, bo tym róża biegnie, pach, wałt, nie? Bo myślał, że tam bramka była na treningu. Że tam bramka. Zobacz, proszę ciebie wczoraj, Barczewo, tylko na utrzymanie, bez bramek, w ogóle. Bez linii. Oni nawet jednej nie mieli. Bez linii. A to można by zawieźć ze dwie. No. To może, ty, to nie jest wcale zły, taki głupi pomysł. No tak, rzucimy. Szafę i bramki. No. Szafa do wnęki. Szafę z lobby od kawy. Jedziemy na morą.
Dzień dobry, Morok. Spóźniliśmy się i nikt nie przyszedł nam przywitać. Ciekawe, ile dzieci potrzeba, żeby podnieść kampera. Przepraszamy za spóźnienie, no, to, ale paliwo nam się skończyło. Będzie to było odpowiedzialne za paliwo. Wszyscy. O, może związek bramki nam zasponsoruje jakieś te, przywiózł może aluminiowe. Chyba to trzeba by zasponsorować cały obiekt. No wszystko, to prawda. Kogo reprezentujesz, pytam się? Ja reprezentuję Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, panie Bogdanie. Słuchaj, to tutaj masz być taki obiektywny, bo tutaj coś tam zrobiłeś, dlatego... Ja zawsze obiektywny. Dzień dobry. Stwierdzam, że no coś. Poza remontem rok temu, no to co się mogło zmienić? Półtorej. No słońce mocniej świeci. No ojojo, zdecydowanie. Gramy młodzieżą. Bramki aluminiowe. Okularki, proszę. Staniecie ze mną wszyscy? No, tak będzie z taką. Szakiem. To z wieszakiem. Nigdy jeszcze nie robił wieszakiem. Wieszak do zwrotu. To nawet w marketach zabierają. Nie, powtarzaj. Kurwa, jak akumulator zrobił. Tylko żeby prosił, żeby już dwygata nie przesyłać. I tak dostaną. Czy mały sobie życzy, czy nie? Nie ma takiego boiska, którego pan mogę na tym wojsku nie widział? I nie dotknął. Chyba nie. Może gdzieś tam, wiesz. Jakieś siły. Berżyny teraz. Berkon, orżyny. O, orżyny, przepraszam, są teraz. Był pan Bogdan w orżynach? Orżyny. A arbiter pizza and pasta, tęczowy las? Ale to a nie, nie, oni to nie mają boiska. To, nie. To Jan bez ziemi. Ale Bartążku to niedawno nie był przez... Bartążku czy Bartęgu? Bartągu. Bartągu. No. Bartążek jest i Bartąg. Tak, Bartążku jest. Gągławki. Odorotowa. W Gągławkach byłem. Gągławki grały jak remontowały. Dwie godziny szukałem tego miejsca u Andrzeja Prusinowskiego. Tak, dwie godziny. No, pytanie jest, ile pan Bogdan wracał? O, nie, szybko. Tak? Przez Bartążek czy Bartąg? Byle do domu? Gław, przez jezioro Bartążek. Przez morze. Ale nie przez byłem nie byłem za kierowcę, także ten. A, to no, kluczowe. Panie prezesie, dziękujemy za wizytę i zapraszamy, żeby w przyszłym roku u nas był taki festyn z prezentacją dużą. Zapraszamy. Chyba boisko będzie. Patrz na terminarz. O, budowa, to co kolejkę będzie kilka hitów. No właśnie mówię. No. Tak, jak mamy tyle tych zespołów, które będą w czołówce. Nie, no tu co tydzień coś się będzie działo, no to dawno tak już... Proszę pierwszą kolejkę, Tęcza Biskupiec Granica. Dobra. Wikielec Huragan. Giżycko Lubawa. Strefa Aut kończy na dziś, ale jutro widzimy się w strefie w Olsztynie. Cześć! Nie nagrałem. Dzień dobry, czy gdzieś mamy panią podwieźć? Tak, poproszę. Olsztynek. Olsztynek. Dobrze, zapraszamy. Dobry, zapraszamy. Dzień dobry. Proszę bardzo, podobno głodni jesteście. O, ale panowie, posprzątaliście. No raczej. Nie, my zawsze mamy tak czysto. Tu Pepuś jest odpowiedzialny jakbym. Czy... Za tak. Z jego sumienia. Mareczku, poproszę tam, wiesz, ja to, słuchajcie, wiadomo, dużo toreb. Ja mam obuszenia, siadam koło Rafał. I w tym momencie żałujemy, że nie jechała z nami od początku. Right?
O, sorry. Jest bryza. Budzonko od razu jest, jak chcesz. Nie no, na bryzę trzeba iść. Morska bryza. Nie, to są... Dobra, sprawdzę wszystko. Nie za gorąco? Dzień dobry. Dobra, dopisuję. Wójska, bo my z Olsztyna przyjechaliśmy. A, bo z Olsztyna, dobra. To dlatego, niestety, tylko na takim. Skrzydlata nie spełnia wymogu oddzielenia trybun od boiska, od tak? Boiska i dla gości. Dziękujemy bardzo za bardzo miłą wizytę. Jak corocznie bardzo miło powiedzieć, co nas czeka. Dziękujemy bardzo. Odhaczymy obecność. Siema! Siemka. Cześć. Co, teraz ciężkie zadania? Ciężkie. Każą się rzucać na betonie. Kurde. Już dzisiaj trening odpuść. Tu ligę widać na przodu. Prezesie. Dzięki, jak miło było. I co? Odhaczamy, że byliśmy w Iławie. Odhaczone. Hej, hej, jest tam tu? Znajomy stadion. Ostatnio tutaj byłem. Nie pamiętam, co to było za wydarzenie. To zaprezentujemy piłeczki oficjalne Forbet 4 ligi, które właśnie niedawno dotarły do klubu z Wigielca. A prezentują się tak. O Jezu. To moje firmy. Same piłki moje coś. Firmowe tak? Zagranie. Witam prezesa. Wszystkich prezesów. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Co tam ma słychać? Tak się czujemy trochę. Niedocenieni. Budujemy na pięć. To jest cała droga. Taka profesjonalista. A to Rafa mówi, jak jechaliśmy teraz. Lubię oglądać pani program. Wiecie, raz w ogóle będzie oglądać, nie? Bo no, teraz. Tak przygotowane dziecko zawsze. I przy okazji, jak już jesteśmy przy magazynie, to chcemy zaprosić trenera na pierwszy odcinek. Wow. Poniedziałek. Wow. Tak, jak poniedziałek? Poniedziałek, godzina 10, u nas w Olsztynie. I nie przyjmujemy wymówek generalnie, przyjechać od prezesu w podzielu. Polecenie służbowe. Tak, to mówię. Czy Damian ma się w to ubrać, czy... Tak. Czy kto? To moje, bo musieliśmy mojej torby. O, ja dziękuję. Ładny ten kapelek. 1, 2, 3. Once again. Dziękujemy bardzo za wizytę. Było bardzo fajnie, odhaczamy. Do zobaczenia. Bardzo powodzenia w lidze. Dziękujemy. Generalnie paliwo jest, ale jeszcze jedzie. Skądś tam. Same zera. Także pójdzie. Trzeci od końca, no 14. Janusz Knapik, czy jak on się nazywa? Tomasz Knapik. Dobrze, że paliwo tanie, nie? Cześć. Gdzie ma się patrzeć? Kamerę. A bo mówię, że tam w sensie. No, nie wiem. To tak nienaturalnie trochę wygląda. Patrz w kamerę.
Czekaj. O. Dobra, to chcielibyśmy tak podziękować Podkowi za to, że podróżował z nami. Niestety prezes Polonii oraz trener nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Musi wracać na trening do Izbarka. Ale mamy Rafała, mamy Martynę, poradzimy sobie. A to i Piotek jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję. Oczywiście po Piotka przyjechała strefa aut, nikt inny. Dokładnie. I prosto do Izbarka na trening zostanie odwieziony. Także więc zostawiam was w dobrych rękach, bawcie się dobrze. Widzimy się jak zwykle, słyszymy się jak zawsze. Bardzo fajnie było i miło was gościć. Dziękujemy, żeście nas odwiedzili i zapraszamy ponownie. Nie ma jak w Lubawie. Powiedzcie teraz, którą trasą najlepiej do Iłowa jechać. To co pokazuje? Przez Rybno? Czy przez Lidzbark? Na Lidzbark. Bo tu jest 58, a tu pokazuje... A, 65. Tylko lepsza droga, tak? Widzicie? I dobrze się poradzić tutaj do lokalsów, nie? Dziękujemy bardzo. Tego stadionu nowego w Iłowie szukamy, to tu? Ej, tu stół, ale będzie dobry. Zobacz, nawet się położę. Jak w Kętrzynie. Położysz się, zrobić ci zdjęcie? Ty, ale... To jest mięciutko, jest 35 nawet. Nie no, powiem wam, że... Tutaj stół, ale będzie najpiękniejszy. Maju. Trzeba do związku powiedzieć, że nie można nas puścić. Tak się wziął. Musimy tu zagrać, w ciemnym czwartek. Co? Też jestem. Wszyscy są. Ale że tyki nie ma. No ja wiedzę, że wyjeżdżam. Siła zespołu, zero. To jest szary kolor. Nie, tu, tu, tutaj jest. Dobra. Gdzie ty? Tam wam 4 dałem. Na pewno. No, można już? Możemy. Kto wygra mecz? Polonia! Kto wygra mecz? Polonia! Dziękujemy za wizytę, zapraszamy na nasze mecze i oby do zobaczenia za dzięki. To. Powodzenia w lidze. Tartacze i sękacze, w Lidzbarku no też dużo fajnych rzeczy było. A tutaj dawaj mamy, już te jagodzianki, już nie gadaj. Jagodzianki, proszę bardzo. Jak przywiozłem, to jeszcze i były ciepłe. Dziękujemy ślicznie, że związek tutaj zaszczycił nas swoją obecnością. Świetna impreza. Panie prezesie, dziękujemy. Dzięki panowie. Mam nadzieję, że tak jak tutaj pan prezes powiedział, ostatni będą pierwszymi. Tak będzie. Oj, X zaliczony. Dziesiąty. To miejsce, które ja mówię, że naj... Ułożyć? Nie, trzymaj. Jest jagodziankę. Naprawdę mam już, już się? Nagrało się właśnie. A nie bo... jestem brudna? Bo może jestem. Jestem, uśmiechnij się. I Martynka już musi jechać. Tak, muszę idziemy... wracać do swojego malutkiego tak, syneczka. Idziemy do swoich dzieci, także dziękujemy. Dziękujemy wam, tak. Pozdrawiamy Piotrusia, mamy nadzieję, że wspaniale trenował dzisiaj, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście. A który Piotrusz? A był taki jeden, wiesz? A, Karło. Słuchajcie, gramy. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara i nazwiska osób wszystkich związanych z czwartą ligą. Zawodnicy, trenerzy, wszystko co się da, tak? Lemanek, Paweł na K. Karpowicz. Karłowicz, przepraszam. Karkowicz? Nie, jakoś tak my robimy to nazwisko często. No. To Piotrusia jakiegoś tam Karpowicz. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Piotka, tak. Pozdrawiamy Przemka, pozdrawiamy wszystkich, wszystkie kluby czwartej ligi, także... Co, widzimy się na meczach. Do zobaczenia za rok. Pa, pa. Dziękujemy za te 3 dni. 16 klubów zostało odwiedzone. Bardzo dziękujemy za gościnę. I co, widzimy się za rok, w następnym sezonie. Pa, pa.